Oczywiście nie było mnie słychać. Witam Was bardzo serdecznie. Witam wszystkich w programie Prosto o facecie. W programie, w którym w prosty sposób chcę opowiedzieć, będę opowiadał o tym, w jaki sposób... Oczywiście nie było mnie słychać. Witam Was bardzo serdecznie. Witam wszystkich w programie Wszystko, co ma się Prosto zdarzyć, to się o facecie. Skrzani... No dobrze, teraz chyba powinno być dobrze. Witam Was bardzo serdecznie w programie Prosto o facecie. Dajcie strzałeczkę, dajcie znak, że mnie słychać. Jak zwykle problemy techniczne się pojawiają, ale to jest... No dobrze, widzę, że jesteście, widzę, że możemy zaczynać, więc witam Was w programie po raz Prosto o facecie. Tym razem temat... który wywołuje emocje, temat, który wywołuje czasami niemiłe wspomnienia, temat, którego chcemy czasami od... chcielibyśmy, żeby on nigdy nie zaistniał, więc warto zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, warto zrozumieć, dlaczego tak jest, warto zrozumieć, jaka jest prawda, warto jest wiedzieć, jak my faceci na to patrzymy. Dzisiejsza odpowiedź na to pytanie będzie pewnie dla Was zaskakująca i ciężko Wam będzie w to uwierzyć, ale tak jest. Dajcie mi znak, że żyjecie, dajcie, że jesteście, żebym wiedział, że głos idzie i że mnie słychać. Ja nazywam się Grzegorz Kordek. Ja nazywam się Grzegorz Kordek i prowadzę ten program po to, żeby w prosty sposób opowiedzieć Wam, kobietom, na tyle, ile się da w kobiecy sposób, o tym, jak my faceci mamy, o tym, o co nam chodzi, o tym, jak my patrzymy na świat, o tym, jak co jest dla nas ważne i co chcielibyśmy, żeby jak chcielibyśmy, żebyście nas rozumieli. Okej. Temat dzisiejszy, dlaczego faceci w związku, będąc w związku, szukają na portalach randkowych. No temat, słyszeliście, któraś z waszych znajomych miała taką sytuację, czy któraś z waszych znajomych była kiedykolwiek w sytuacji, w której ten facet pojawił się? Widać i słychać. Ja wiem, że temat, ostatnio moja znajoma mi powiedziała, mówi Grzegorz, ty zadajesz pytania, żeby ktoś powiedział, jak jest, jak mają, czy ci faceci się pojawiają na portalach, czy była zdrada, czy ktoś w związku z ostatnim tematem prawo kochanej, ale nie możemy tego pisać publicznie, nie możemy, więc okej, nie piszemy, dajcie strzałeczki, lajki po to, żebym wiedział, że istniejecie. Jedźmy dalej. Jeżeli ktoś mnie nie zna, to kilka słów o mnie. Nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci. Możesz mnie znać z telewizji, z radia, gdzieś z mediów. Być może znasz mnie ze spektakli, które mamy na żywo. Master of Sex albo Instrukcja obsługi faceta. Teraz kolejny sezon we wrześniu, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Są to spektakle, show, takie performance, gdzie mówimy w zabawny sposób o kobietach, mówimy o mężczyznach, mówimy o relacjach w sposób zupełnie nieinwazyjny, w sposób taki, który jest przyswajalny przez facetów, a to chyba, drogie panie, o to chyba nam chodzi najbardziej, bo wy się uczycie, wy chcecie więcej wiedzieć, natomiast faceta zaciągnąć czy zmusić do tego, żeby wiedział więcej na temat kobiet, nie jest takie proste, ale to się sprawdza, bo ponad 200 tysięcy osób było na tych spektaklach. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć na temat relacji, to polecam Wam książki, które udało mi się popełnić w prosty, humorystyczny sposób, jak rozmawiać z chłopem, jełopem i zaklinać kobiet dla mężczyzn. Więcej na stronie grzegorzkordek.pl. A to mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy to widać dobrze czy to można przeczytać, ale kobiety robią sobie z tym zdjęcie. To jest takie motto, hasło, które promuje, że u boku prawdziwego mężczyzny ujrzysz szczęśliwą kobietę. U pozostałych silną. Wiecie, dziewczyny, rozumiecie, jaką to ma moc. Myślę, że ja to głoszę po to, żeby mężczyźni jakby zdali sobie sprawę z tego i żeby pozwolili Wam być, byście nie musiały być ciągle silne i brać wszystkiego na głowę.
Ale zaczynamy. Dlaczego faceci w związku szukają na portalach randkowych? Jakie macie pomysły, drogie panie? Jakie dziewczyny macie pomysły? Dlaczego ci faceci pojawiają się na portalach randkowych? Napiszcie w komentarzach, bo pewnie kreatywność jakaś jest, na pewno coś może przyjść do głowy. Ja zrobiłem ankietę, przeprowadziłem wiele rozmów z kobietami dzisiaj, żeby poznać ich zdanie. I teraz kilka ciekawych odpowiedzi. Po pierwsze, okej, według kobiet najczęstszym powodem, że facet, który jest w związku, znajduje się na portalu randkowym, to, uwaga, dowartościowanie też będzie, szukanie okazji do zdrady. Tak? Tak nas dziewczyny takie opinie słyszeliśmy, że łatwo jest tam kogoś sobie poderwać, łatwo jest znaleźć kogoś, żeby zdradzić. Pamiętajcie, że to są opinie kobiet. Czasami takich, które są wkurzone na facetów. Szukanie wrażeń. Zapisuje się tam, że bo chce wrażeń, bo szuka jakichś wrażeń, potrzebuje adrenaliny. Kolejny seks. Dla seksu. Nie wiem, co kobiety mają na myśli, znaczy ja się mogę domyśleć, ale żeby facet znalazł seks? Może tak. Okej, ale taka odpowiedź była. Żeby prowadzić drugie życie, tak? Żeby mieć taką alternatywną rzeczywistość, żeby żyć w tym drugim życiu. Czyli ma kobietę, żyje sobie z nią, ma rodzinę, a tam, żeby miał jakąś inną alternatywną rzeczywistość. No to też, pamiętajcie, to są zdania kobiet. Ucieczka od rzeczywistości, czyli od codziennych problemów, ucieczka od codziennych rzeczy, które się przydarzają, które się przytrafiają, które sprawiają, że czasami jest ciężko, czasami jest trudno, ale taka ucieczka od rzeczywistości. Spróbowanie czegoś nowego, czegoś innego. Jak to mówią, trawa za płotem czy trawa u sąsiada jest zawsze zieleńsza, więc chcą może doświadczyć czegoś, zobaczyć jak ta trawa tam smakuje albo jak te owoce tam smakują u kogoś innego. Skąd? Czasami pytanie jest kolejne, skąd kobieta wie, że facet jest na portalu randkowym? To jest w ogóle ciekawe pytanie. Dziewczyny, skąd kobiety wiedzą, że facet jest na portalu randkowym? Co wam, jak myślicie? I skąd biorą wiedzę, że facet jest na tym portalu randkowym? I teraz uwaga, kilka ciekawych odpowiedzi. Może was to zaskoczy, a może po prostu zgodzicie się z tym, że tak jest. Po pierwsze, kobieta sama się loguje. Sama się loguje na portalu randkowym. Dzisiaj mamy Tindera, mamy Sympatię, która znana jest od lat. I w zasadzie to jest większość takich portali, które to zajmuje najwięcej rynku. Więc logują się tam i trzepią po kolei facetów, sprawdzają. Oczywiście, być może same kogoś poznają niechcący, albo porozmawiając z kimś, ale tylko szukając tego swojego faceta, bo na przykład mają taką intuicję. Inna rzecz to na przykład proszą koleżanki, żeby się zalogowały i żeby one poszukały. I żeby one poszukały tych facetów, tych ich mężczyzn. No to też jakiś pomysł jest, żeby zapewnić ruch w na portalach randkowych, żeby zwiększyć statystyki. Oczywiście ja humorystycznie do tego podchodzę, bo czasami to są poważne sprawy, ale śmiejmy się, bo w ten sposób łatwiej nam percepuować. Kolejna rzecz. Sprawdza telefon, sprawdza komputer, żeby wiedzieć, wiesz, czy co się dzieje, czy rzeczywiście jest powód do zagrożenia, czy nie. Kolejna rzecz. Wyciąga swoje wnioski z zachowania faceta. Czyli tak jak wczoraj mówiliśmy o tych kochankach, to tutaj konsekwencją jest to, że często kobieta mając niezbyt dużo zaufania tego faceta, mając czasami troszeczkę niższą niż trzeba pewność siebie z różnych przyczyn,
zaczyna kombinować, zaczyna wymyślać, zaczyna analizować jego zachowanie i zaczyna wyciągać często nieprawdziwe wnioski z niezaistniałych faktów, a potem kreatywność już płynie i szukamy tak jest i czasami temu facetowi się dostanie za to, czego nie zrobił, zupełnie niesłusznie. Często jest tak, że koleżanki nakręcają. Tak? Że koleżanki nakręcają tą spiralę. Bo kiedy ona już czasami ma zaufanie tego mężczyzny, no to na babskich wieczorach po winie czy przed winem, no kobiety też nakręcają się, tak? Żeby... No co będziesz mu ufała? Zobacz, sprawdź. Jak się inaczej ubiera, to znaczy, że coś jest nie tak. Przyniósł ci kwiatki, a 10 lat nie przynosił, coś jest nie tak. Ale o tym zrobimy zupełnie inny odcinek. Więc koleżanki pomagają tutaj w kreatywności. Kolejna, co tak naprawdę, jaka jest prawda? Jaka jest prawda z naszego punktu widzenia? Oczywiście to jest prawda w sensie, że większość mężczyzn, którzy są w związku, właśnie tak myślą. Właśnie tak podchodzą. Oczywiście są wyjątki, które jak to mówią, potwierdzają regułę, ale większość mężczyzn, która jest w związku i która kocha swoją kobietę, to w ten sposób podchodzi do tego i drogie panie, być może nie będziecie się z tym zgadzać, będzie wam się otwierał scyzory w kieszeni, ale pozwólcie sobie na to, żeby nie wiedzieć, pozwólcie sobie na to, żeby na to spojrzeć, właśnie tak jak my, faceci, patrzymy. Ok? Zaczynamy. Jeden z najważniejszych powodów, dlaczego facet jest na portalach randkowych, to, że nie rozumie swojej kobiety. Że nie rozumie swojej kobiety. Na przykład, kiedy ona przychodzi i zaczyna, ma te swoje emocje, on w ogóle nie rozumie dlaczego. Bo on rozumie, że on ją ochrzania, że ona go ochrzania, a on nic swego nie zrobił, a ona tylko mówi o meczach. Dla nas jest to ciężkie do zrozumienia. Mi zajęło ponad 10 lat, żeby zrozumieć to, co ja mówię. Ja też popełniam błędy, ale i mnóstwo razy się przewrócę jeszcze, mimo tego, że tyle czasu się tym zajmuję. Ale facet chce zrozumieć swoją kobietę. Dlaczego ona tak się zachowuje? O co jej chodzi? Dlaczego ona tak gada? Dlaczego ciągle jest niezadowolona? Dlaczego czepia się? Dlaczego nie pozwala mu z kolegami wyjść? Dlaczego jest zazdrosna? I tak dalej, i tak dalej. I chce to zapytać kogo? Osoby kompetentnej. Dlatego, że dla nas facetów kompetencja jest bardzo ważna, więc on nie pyta faceta innego, bo inny facet wie, że inny facet nic nie wie o kobietach, więc pyta osoby, która się na tym zna, czyli inna kobieta. Ale czasami jest tak, jak wczoraj opowiadaliśmy, zobaczcie sobie film o kochankach, że ktoś widział film o kochankach wczorajszy? Czasami jest tak, że mężczyzna ma jakąś przyjaciółkę, znajomą, którą spotyka, którą zna i którą może zapytać. Ale czasami jest tak, że on nie ma kogoś takiego. Że on nie ma kogoś takiego, z kim może pogadać. Wówczas loguje się na portal randkowy po to, żeby zapytać anonimową osobę o to, o co chodzi. Po czym to poznać? Że czasami, nie wiem, czy część z was, pewnie dziewczyny, jest, jak to mówią, mówiąc kolokwialnie, jak to powiedzieć, żeby to ładnie zabrzmiało, ale część z was, pewnie dziewczyny, które oglądacie to, jesteście na etapie poszukiwań i być może takie osobniki się trafiają wam, które są w relacji jakiejś, w jakimś związku. Po czym to poznać? Albo zaraz po związku, na przykład często, gdy oni są w związku, ale mają jakąś separację, czy się pokłócili. I ten facet spotyka się z tą kobietą i on często mówi o tej swojej byłym, o tym związku. Oczywiście dla kobiety, która faktycznie szuka kogoś na całe życie, chce się zakochać, no to jest strata czasu i tylko z empatii i tylko z braku asertywności pozwala sobie na to, żeby wysłuchiwać te historie o związku albo z ciekawości, ale tak naprawdę to nie jest target do tego, żeby się tym zajmować. I to też wkurza kobiety, ale faceci tak mają, dlatego faceci chcą poznać, o co tym wam kobietom, tym im, waszym, inaczej, faceci chcą poznać, o co chodzi tym
tym kobietom, z którymi są w związku. Dla nas nie jest to oczywiste. Okej, okay, następna. Chcą się poczuć męsko. Faceci chcą się poczuć męsko. Co to oznacza? To oznacza, że widocznie w domu nie czują się męsko. Widocznie zabieracie, kobieta, która jest w związku, zabiera tą przestrzeń. Oczywiście możecie mówić, ale to facet powinien zawalczyć. No tak, wiśtawie łatwo powiedzieć. Nam zależy na twoim zadowoleniu i nie chcemy specjalnie czasami się z tobą kłócić, ale ty nam zabierasz tą przestrzeń męską. Pozwólmy, ja zawsze powtarzam, w związku jest ważne to, że jak papieżowi co papieskie, czyli facet ma czuć się facetem, a kobieta ma się poczuć kobietą. Która z was, dziewczyny, nie chciałaby, żeby mężczyzna, z którym jesteście, czy w związku, z którym jesteście, nie chciałybyście, albo inaczej, chciałybyście poczuć, czuć się każdego dnia kobieco, chciałbyście czuć kobietami. Oczywiście każda z was by tego chciała. Dajcie serduszko, jeżeli wam się to podoba. Ale czasami nie macie tego przestrzeni, musicie przejść na tą męską stronę i my faceci też. My faceci potrzebujemy czuć się męsko i szukamy gdzieś tej pociechy na zewnątrz, bo kiedy spotkamy jakąś inną, obcą kobietę i powiemy o sobie jakieś tam pierwsze, wiadomo, na początku jest zawsze próbka reklamowa, więc opowiadamy jakieś fajne rzeczy i w ogóle jesteś facet z takim gentlemanem i w ogóle super, to ona mówi, kurde, jesteś taki fantastyczny, no. Powiem ci, dawno nie spotkałam takiego mężczyznę i ten facet po prostu rośnie, on staje się bohaterem i on chce więcej tego. No i powstaje cały galimatias. My chcemy poczuć się męską, my chcemy poczuć się ważni. Więc to dostajemy na tych po portalach randkowych. Kolejna rzecz, chcemy porozmawiać z radosną kobietą. Dziewczyny, w naszym świecie jest tak, że naszym celem jest to, żebyś była zadowolona i szczęśliwa. Jakkolwiek możecie w to wierzyć czy nie wierzyć, ale my faceci tak chcemy. Na spektaklach faceci podnoszą, biją brawo. Jeżeli ktoś był, to dajcie znaczek, dajcie serduszko, że też tak jest. Faceci biją brawo i oni chcą, żeby ta ich kobieta była szczęśliwa i zadowolona i zrobiliby wszystko. Ale oni nie wiedzą co. Więc, albo inaczej, od drugiej strony. Dziewczyny, czy lubicie spotykać się z osobami, które są szczęśliwe, zadowolone i uśmiechnięte? Czy lubicie być wśród osób, które mają dobry nastrój, które się uśmiechają i są takie pozytywne? Lubicie być wśród takich osób? Dajcie serduszko, jeśli tak jest. Oczywiście, że tak. Każdy tak lubi. Ale w realnym świecie, gdy zaczynamy żyć w związku, bywają trudne chwile. I czasami przytłacza ciebie jako kobiety te emocje, te problemy codzienne, to, że musisz się na co dzień z nimi zmagać, to, że masz wrażenie, że wszystko jest na twojej głowie, że jest mnóstwo myśli, mnóstwo emocji i chcesz komuś o tym powiedzieć, chcesz wyrazić te swoje emocje, chcesz powiedzieć komuś o swoich emocjach, komu ufa, taką jesteś ważna i co? I osobie, którą kochasz. I komu mówisz? Swojemu facetowi. Ale on nie ma na to gotowości. On nie czai bazy w ogóle z tymi twoimi emocjami. On nie wie, co mu chodzi. Nie wie, o co ci chodzi. Więc on widzi, że nie jesteś zadowolona, że ciągle masz problemy i ciągle jest źle. On chce uciec z tego. On chce ci daje te dobre rady. Przecież wiecie, dziewczyny, daje wam te dobre rady, żebyś... Bo on... Dlaczego on daje facet dobre rady? Bo on w swojej dziecięcej naiwności wierzy, że kiedyś te twoje problemy się skończą. Że kiedyś nie będziesz miała tych problemów. Ale one, dziewczyny, nigdy się nie kończą, dlatego że to nie jest problem, to są emocje, które się pojawiają. Więc pozwalacie sobie na te emocje i chcecie, żeby ktoś był przy tych emocjach, a nie dawał głupie wam rady. Dobrze mówię? Dajcie serducho, jeśli się z tym zgadzacie. Wy nie potrzebujecie w emocjach, nie potrzebujecie... Gdy wyrażycie swoje emocje, tego, żeby wam dawał ktoś, facet dawał wam rady. Potrzebujecie tego, żeby ktoś dał wam wsparcie emocjonalne, a nie rady. Dobrze mówię? Okej. Okay. Czyli facet chce porozmawiać z osobą radosną. I lepiej anonimową, tak? Bo jak pójdzie do jakiejś znajomy, czy do twojej koleżanki uśmiechniętej, no to zaraz to wszystko wyjdzie. A jeżeli spotka się z kimś anonimowym, kto jest radosny, uśmiechnięty i cieszy się na jego widok, no to dla niego jest to fajne. Czyli to jest kolejna rzecz.
chcą podzielić się swoją historią, czyli chcą powiedzieć o tym, o sobie. Chcą, żeby ktoś ich wysłuchał, żeby ktoś ich podziwiał, chcą poczuć się ważni, chcą poczuć się ważni. Każdy chce się poczuć się ważny, ale jeżeli spotykamy kogoś na samym początku, to jest to zainteresowanie, jest ta energia i słuchamy siebie nawzajem. Wow, zachwycamy się, o tak, naprawdę, taki jesteś, wow, jesteś wspaniały. Tak, 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 i on się cieszy, jara się tym po prostu jak chłopczyk, bo dostaje to, czego on co w tej chwili potrzebuje. Ma to sens, dziewczyny, dajcie znać, dajcie strzałeczkę. Panowie, dajcie, jeżeli są panowie, widzę, że są jacyś, dajcie znak, że to ma sens. Chcą, by jakaś kobieta się nim pozachwycała, żeby pozachwycała się jego zachowaniem, tym, że jest szarmancki, tym, że w ogóle jest, tym, że w ogóle fajnie zachowuje się, że ma jakieś cechy, że ma jakieś pasje, żeby w ogóle ktoś podszedł do niego w zupełnie inny sposób niż ma na co dzień, albo nie ma w ogóle nic na co dzień. Ja już słyszę głosy kobiet. Słyszę te głosy kobiet, które brzmią mniej więcej tak. No jak ja mam się zachwycać? Jak mam go się jarać się tym po prostu, co robi? Jak on nie robi tych rzeczy? Jak on nie daje mi wsparcia emocjonalnego? Jak muszę mieć wszystko na głowę? Jak muszę się wkurzać? Jak muszę się denerwować? Jak muszę mieć po prostu kolejne dziecko z tego faceta? Jak mogę mieć po prostu jak mogę po prostu być jeszcze zadowolona? Chyba cię pochrzaniło, Grzegorz. Jak to jest możliwe? No tak może być. I wcale wam się nie dziwię, dziewczyny. Ale często kobiety mówią, ale po co masz szukać tam? Przecież może mieć to wszystko w domu. Przecież może mieć to wszystko w domu. To, czego szuka na tych portalach randkowych, przecież może mieć w domu. Może. Może. Ale nie ma. Bo gdybym miał, to by tego nie szukał. Gdybym miał, to by tego nie szukał na zewnątrz. Więc dziewczyny, chodzi o to, żeby nie tylko miał możliwość mieć to w domu od swojej kobiety, tylko żeby to dostawał. Żeby to dostawał. Jak wyjść z tej pętli? Jak wyjść z tego błędnego koła? Co zrobić, żeby wyjść z tej chorej troszeczkę pułapki, tak? Bo taka sytuacja sprawia, że to jest tylko stoczenie się. Z tego nic dobrego nie wyjdzie. Mówią, że a niech se poszaleje, zobaczy jak tam jest inaczej i wróci. Nigdy nie będzie tak jak ma być. Jeżeli ktoś, facet pójdzie, czy kobieta zrobi jakiś skok w bok, powstaje precedens w jej głowie. Już sobie może pozwolić. Wtedy nie raz tylko. Najpierw pozwoli sobie na pocałunek, najpierw na randkę, potem na pocałunek, potem na dotyk, a potem na coś innego i nic takiego się nie wydarzy. Przechodzisz do porządku dziennego. Wiesz, o czym mówię? Nie można pozwalać na precedensy w tej sytuacji. Jak wyjść z tego błędnego koła? Jak wyjść z tej pętli? Jak sprawić, żeby ten facet już nie musiał chodzić? Poznaj go. Musisz go poznać. Musisz spojrzeć na niego w taki sposób, jak chcesz, żeby na nim patrzył, jak on chce, żebyś na niego patrzyła. Ale skąd mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć? Ty to wiesz. Dlaczego? Bo na początku znajomości dokładnie tak było. Na początku znajomości przecież ty się zachwycałaś, ty się cieszyłaś, ty się uśmiechałaś, ty nie miałaś problemów. Ty wiedziałaś, jak o tego faceta zadbać. Ty wiedziałaś, jak sprawić, żeby on zakochał się w tobie. Ty wiedziałaś, co zrobić, żeby szalał za tobą. Ty o tym wiedziałaś. Ale potem, kiedy już mu zaufałaś, kiedy pozwoliłaś sobie na to, żeby mówić mu o swoich emocjach, on to zaczął się wycofywać, bo on nie rozumie tego. On nie rozumie. Mi zajęło 10 lat, dziewczyny, szczerze wam mówię, mi zajęło 10 lat, żeby zrozumieć, że to, że kobieta mówi, że się czepia, że ochrzania, to, że kobieta wyraża te emocje, to nie jest coś złego, to jest coś dobrego. Dlatego, że gdy kobieta mówi mężczyźnie o swoich emocjach, gdy mówi mężczyźnie o swoich odczuciach, gdy się potrafi zdenerwować i wkurzyć, to znaczy, że on jest dla niej ważny. To znaczy, że się nimi interesuje. To znaczy, że go kocha. To znaczy, że zależy mu na niej, jej na nim.
bo gdyby nie zależało, gdyby go nie kochała, to by się przecież nie denerwowała, nie wkurzała, nie manifestowała tego, nie walczyła. Dobrze mówię, dziewczyny? Ma to sens? Ja tego się nauczyłem, ale faceci o tym nie wiedzą, więc nie możesz od niego oczekiwać. Nie możesz oczekiwać od ślepego, żeby rozróżniał kolory. On o tym nie wie. On to interpretuje zupełnie w inny sposób, więc poznaj go. Powiedz mu w jego języku to, co chcesz, żeby on wiedział. To, co chcesz, żeby on zrobił. To, co chcesz, żeby on właściwie zrozumiał. Tego się trzeba nauczyć. I da się to zrobić. Ja jestem żywym przykładem. Ja oczywiście popełniam błędy non-stop, ale uczę się. Ja cały czas na poziomie świadomym to rozumiem. Jeżeli nie pozwolisz sobie, ja cały czas będę to promował i za każdym razem pozwólcie sobie na to, żeby nie wiedzieć. Nauczcie się, spójrzcie na tego faceta zupełnie z innej strony. Spójrzcie na tego faceta w taki sposób, żeby go zrozumieć. Jeżeli chcesz zrozumieć Chińczyka, to nie nauczysz się angielskiego, żeby go zrozumieć. Musisz się nauczyć chińskiego i tego właściwego, tak? Z właściwej prowincji. Musisz się nauczyć chińskiego, żeby zrozumieć Chińczyka. Ma to sens? A faceta? Nie, ja mam swój język, niech on się uczy mojego. Jeżeli tak podchodzisz, to wiesz jaki efekt tego będzie. Natomiast jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby się go nauczyć, to świat się zmienia. Dowiedz się, czego on potrzebuje. Dzisiaj już dostałaś instrukcję, czego ten facet potrzebuje. Pod koniec jeszcze to podsumuję. Dziś dostałaś instrukcję, czego facet potrzebuje. Daj mu to. Daj mu to, czego on szuka na portalu randkowym. Daj mu to, czego on szuka dalej. Czego on szuka właśnie w tych aplikacjach. Spójrz na to z innej strony. Czy jeśli ty nie masz zaspokojonych potrzeb, pewnie tak jest w jakimś momencie życia, że nie miałeś zaspokojonych potrzeb, że nie miałeś poczucia bezpieczeństwa, nie miałeś poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, nie mogłaś wyrażać swoich emocji, nikt się o ciebie nie troszczył, nie czułaś się kobietą, nie czułaś się wyjątkowo, nie czułaś się zadbana, nie czułaś, że komuś na tobie zależy. Nie zostały zaspokojone potrzeby, nie czujesz, że ktoś walczy o ciebie. Więc co robisz? Łapiesz się po prostu, że tak powiem, byle kogo przepraszam za te byle kogo, ale chodzi o to, łapiesz się kogoś, kto ci powie komplement. A, jak ty ładnie wyglądasz. O, jakiś facet mi powiedział i to jakie ciacho. I koleżankom o tym opowiadasz. Ale tak naprawdę dlaczego zwracasz na to uwagę? Bo jesteś wygłodniała, bo tego potrzebujesz. Jeżeli jedziesz przez 24 godziny i jesteś głodna i nie możesz czegoś zjeść, to co, idziesz do McDonalda i się cieszysz hamburgerem, który wiemy jaki jest, tak? Cieszysz się, że możesz coś zjeść, że możesz coś przegryźć, ale kiedy jesteś nasycona, wtedy wybierasz pokarm, wybierasz pożywienie, które jest dobre, które jest zdrowe i które jest naturalne, a nie jakiś sztuczny plastik. Ale kobiety są wygłodniałe w dzisiejszym świecie. Kobiety mają niezaspokojone potrzeby, tak jak my faceci, tak jak my. Więc możecie powiedzieć, okej, ja też nie mam zaspokojonych potrzeb, tylko dziś tu jesteś. Jesteś kobietą. Jesteś, moim zdaniem, ucząc się was, drogie panie, wiele lat, uważam, że jesteście mądrzejsze, jesteście bardziej empatyczne i dużo więcej wiecie na temat relacji niż my, faceci. Więc wiedząc więcej, wiedza to jest odpowiedzialność. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jeżeli coś chcecie zrobić, to zacznijcie same coś zrobić. Zacznijcie same, czyli dajcie temu facetowi to, żeby był zadowolony. Zaspokójcie jego, poznajcie jego potrzeby. Gdy zaspokoicie jego potrzeby, nauczcie go, żeby zaspokajał wasze. I to się da. Nie wiem, ile czasu jesteś w związku, ale ja, moi klienci podczas coachingu, czy podczas osoby, które wracają do warsztatu, przychodzą na warsztaty, one realizują to w ciągu 2, 3, 4 miesięcy, świat się zmienia. To ten facet zaczyna dbać o tą kobietę, to ten facet zaczyna
okazywać jej, sprawiać, że ona się czuje wyjątkowo. I wtedy to wszystko jest naturalne. Tylko musimy przejść na tą drugą stronę. Wiecie, o co chodzi? Musimy przejść na tą drugą stronę zwierciadła, żeby to zadziałało. Trzeba na to sobie pozwolić. Ale da się to zrobić. Da się to zrobić. Moi klienci, moi współpracownicy, tak, którzy przeszli ten proces, są zadowoleni. I potem już się nie wraca do tego. Potem już się nie wraca. Załatwienie w ciągu 3 miesięcy to czegoś, co sprawia, że przez wiele lat się męczysz, myślę, że to się opłaca. Przejdźmy dalej. Dowiecie się, czego ona potrzebuje. Stwórz atmosferę, gdzie facet chce wracać. O tym też wczoraj mówiliśmy. Stwórz atmosferę, do której facet chce wracać. Stwórz dom, do którego facet chce wracać. Stwórz sytuację, bądź kobietą, do której on chce wracać. Stań się taką osobą. Jeżeli twój facet stałby się mężczyzną, taki, przy którym czujesz się wyjątkowo, czujesz się kobieca i czujesz się fantastycznie, czy chciałabyś do niego wracać? Czy chciałabyś z nim spędzać czas? Czy czułabyś się wyjątkowo? Czy rozglądałabyś się z jakimiś innymi osobnikami, ciechami? Nie. Byś się cieszyła, że czujesz się wyjątkowo. Więc bądź taką osobą, do której facet chce wracać. Bądź taką osobą, żeby, wiesz, chodzi o to, żeby nie kogoś trzymać w klatce. Chodzi o to, żeby kogoś, mieć i żeby tą klatkę otworzyć. Żeby on wracał i przychodził, kiedy zechcesz. To jest najważniejsze. Spraw, zrób atmosferę taką, żeby chciał facet wracać. Spraw, żeby bądź kobietą, do której chce wracać. A może daj mu to, no to już rozmawialiśmy, daj mu to, czego on nie ma w domu. Daj mu to. Ty wiesz, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, czego on potrzebuje. Daj mu to. Zobaczysz, co się zmieni. Czy to jest proste? Daj mu to, czego on szuka na rynku, na tych portalach randkowych. Daj mu to. Bądź zadowoloną. On wtedy nie będzie musiał szukać. Bądź szczęśliwą. Zachwycaj się nim. Wtedy on nie będzie musiał szukać osób, ekspertów, których będzie musiał się pytać o to, o co ci chodzi. Bo da się to zrobić. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego się warto nauczyć tego faceta, tych relacji? Bo fajnie mieć udany związek. Dziewczyny, fajnie mieć udany związek. Celem życia człowieka jest życie w miłości, w radości i w szczęściu. To o to nam chodzi. Możemy walczyć o kasę, możemy walczyć o biznesy, możemy walczyć o wszystko. Znam historię, gdzie, wiesz, biznesmeni wielcy ogarniają rzeczywistość, zarabiają miliony i jest super, fantastycznie, oni są takimi bohaterami, ale przychodzi jakiś dzień, że nagle kobieta odchodzi od nich. I co się dzieje? No czasami dzwonią do Grzegorza, mówią, Grzegorz, coś się stało. Kobieta mnie zostawiła. Ja mówię, no to kicha. On mówi, no kicha. Co mam zrobić? Wiesz, możemy zawalczyć. Opowiada tą sytuację i najczęściej uda się sprawić, żeby ta kobieta wróciła. Ale to nie jest tak, że po tygodniu już to się zmienia. To wymaga kilku miesięcy, pracy, żeby on inaczej spoglądał na tą kobietę, żeby nauczył się tego, czego kobieta potrzebuje, bo ona wtedy traci zaufanie i do tego faceta, no i nie da się tego odzyskać w chwilę. Ona wie, że facet nie zmienia się w ciągu tygodnia. Potrzebuje jakby, ten facet musi udowodnić jej, bo warto mieć fajny związek. Dziewczyny, fajnie jest żyć w związku, który sprawia wam radość i was rozwija. Bo warto żyć w radości i w uśmiechu. Bo warto spędzić te życie w taki sposób, który sprawi, że na koniec tej drogi myślisz sobie, kurde, miałem fajny, udany związek. Mam fajne dzieci. Zrealizowałem coś fajnego. Coś wniosłam w życie. I czuję się szczęśliwa i zadowolona. Wiecie, o czym mówię? Dlatego, bo warto być szczęśliwą w związku.
Bo warto być szczęśliwą w związku. Zapominamy często o tej miłości, bo zapominamy o tym, że celem życia człowieka jest to, żeby być szczęśliwym, żeby czerpać szczęście i radość z bycia z drugą osobą. Więc dlatego warto się tego nauczyć. No dobrze, podsumujmy. Czy to ma sens? Dajcie strzałeczki, dajcie serduszka, jeżeli zgadzacie się z tym, co mówię, jeżeli uważacie, że to ma sens, jeżeli uważacie, że warto mówić o takich rzeczach. Oczywiście za każdą z tych historii, z tych punktów jest wielka historia i ciężko jest to przedstawić jakby w kilkuminutowym czy kilkudziesięciominutowym programie, więcej na spektaklach, na warsztatach czy na spotkaniach indywidualnych. Moja znajoma, gdy dzisiaj ją, Agnieszka, pozdrawiam, gdy rozmawialiśmy o tym temacie, ona mówi, wiesz co, Grzegorz, ja to się pojawiam na tym Tinderze i potem się obrażam na niego, czasami każdego dnia, czyli jestem jeden dzień, następnego dnia już się obrażam. Ja mówię, dlaczego ty się tak obrażasz? Mówi, wiesz co, dlatego, że przeglądając zdjęcia na tym portalu, wiecie, Tinder polega na tym, żeby zdjęcia sobie oglądać, dlatego, że na tym portalu znajduję facetów moich koleżanek. Dlatego, że i to jest słabe, i to jest obrzydliwe. I teraz ja nie wiem, co mam zrobić. Czy ten facet jest po prostu takim gamoniem, że uważa, że ktoś go nie pozna? Czy mam powiedzieć swojej koleżance, czy nie mam powiedzieć? Cholera wie. Ja czuję takie obrzydzenie, taką słabość do tego, żeby widząc tych facetów. Ale być może teraz, Aga, gdy zobaczysz, dowiesz się, jakie są prawdziwe intencje, spojrzysz na tych facetów z innej strony i dowiesz i uznasz, że na przykład ten facet jest po to, bo kobieta, z którą jest, po prostu nie zaspokaja jego potrzeb. Ja wiem, że to jest stronnicze, ja wiem, że wam się dziewczyny mogą flaki przewracać, ale ja wam pokazuję, jak my to patrzymy, jak my patrzymy na ten świat. Więc podsumujmy. Facet często pojawia się na portalach, w większości, facet, który jest w związku, pojawia się na portalach randkowych przede wszystkim dlatego, żeby zrozumieć kobietę, żeby poczuć się mężczyzną, poczuć się facetem, żeby spotkać zadowoloną kobietę, przy której może poczuć się dobrze i przy którym może fajnie spędzić czas, bo celem życia jest człowieka jest to, żeby czuć się dobrze, a z kimś, kto ma uśmiech, radość na twarzy, jest łatwiej. Albo chce być przy kimś, kto się nim pozachwyca. To są takie nasze potrzeby. Co ma zrobić kobieta? Dać mu tego, czego on szuka. Jeżeli zaspokoisz jego potrzeby, dasz mu to, czego on szuka na zewnątrz, czego on szuka wśród osób, wśród kobiet, które poznaje na portalach randkowych, on przestanie tam zaglądać. Czego ja uważam, że ważne jest, są te rzeczy i dlatego chcę się z wami podzielić. Jeżeli wejdziecie na stronę ofacecie.pl, tam możecie zamówić kurs, który 7 rzeczy, które mężczyźni chcą, byś o nich wiedział, ale nie wiedzą, jak ci to powiedzieć. Nawet do głowy im nie przychodzi, że czasami to chcieliby wam przekazać. Jeżeli wejdziecie na stronę ofacecie.pl, tam możecie to sobie zamówić jeszcze przez kilka dni. Chciałbym was teraz też jakby poinformować o tym, że tutaj w tym tygodniu nagrywaliśmy bardzo dużo tych odcinków. W następnym tygodniu też będziemy nagrywać, ale połowę tych odcinków będzie na YouTubie, tylko na YouTubie. Więc jeżeli chcielibyście na bieżąco dostawać informacje o odcinkach, które będą tylko na YouTubie, wejdźcie na YouTube, wpiszcie sobie Grzegorz Kordek tam na moim kanale, naciśnijcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek i tam będą pojawiały się nowe filmy, które nie będą dostępne na Facebooku. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten wieczór. Życzę wam pięknego jutrzejszego dnia, kolorowej nocy. Życzę, żebyście dzisiaj, gdy spojrzycie, gdy pomyślicie o swoim facecie, żebyście spojrzeli na niego
właśnie przez pryzmat tego, że on cię kocha i chciałby być z tobą i chciałby, żeby była szczęśliwa, tylko żeby wiedział coś. Spójrz na niego, że on inaczej patrzy na ten świat. Dziękuję wam bardzo, życzę pięknego wieczoru, życzę dużo uśmiechu, dużo radości i satysfakcji z mężczyzny. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.